O, widać szybko. Ohoho. Siemanko, witam na kanale Huga. Nie było mnie na rybach przez 10 dni, więc nie mogę się doczekać, kiedy zarzucę pierwszy raz przynętę. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj fajnie połowić. Zapraszam do oglądania. Łowimy dzisiaj na małych kanałach. Niestety mój rower uległ destrukcji, więc wszędzie muszę chodzić na piechotę. Wiadomo, mam też samochód, ale wolałem się wybrać po takich małych kanałach, gdzie nie mam po prostu możliwości zaparkowania samochodu. Porzucam sobie trochę na mniejszą przynętę, bo o dziwo, ostatnio częściej właśnie na takie 10-centymetrowe gumy lepiej te ryby reagowały niż na te większe. Tutaj jest bardzo płytko, więc zobaczymy. No, główka 5-gramowa, kanibalek 10 cm i zobaczymy. Tutaj na pewno jakiś szczupak siedzi. Cały czas wieje, deszcze, temperatura jest wysoka, bo 10 stopni. Mamy pierwszą rybkę. Oj, spadła. Ajajajajaj. Ale to nie był duży szczupak. No nic, łowimy dalej. Jest. Mamy rybę. Chyba szczupak. Oczywiście, że szczupak. Co by innego. Chodź, chodź, chodź. Zauważyłem, że często mówię chodź, jak mam rybę. O, jaki mały. A zażarł jak bestia. No ale dobra, jest rybeczka. Teraz mała operacja, wyciąganie przynęty i szybko wypuszczamy ją do wody. No i dobra. Taki malutki szczupak. No ale zawsze coś. Ale tutaj mi oddawaj, podbieram, gościu. Zwracamy mu wolność oczywiście. Fajnie. Padła rybeczka. Jest. No i co? Łowimy dalej. Liście to się zawsze zaczepiają perfekcyjnie. Szkoda, że nie zawsze tak się ryby zapinają. Myślałem, że mam szczupaka, a tutaj mam łuskę. Zobaczcie tylko. Ciekawe, co to za rybcia. O, nawet dwie. Ja p***dolę. Nie, widzieliście to? Ja pier... Złapałem czaple. No nie wierzę w to. Jasny gwint. Żyłka. O fuck. Co tu się wydarzyło? Przyleciała znikąd. Wow. Muszę sprawdzić żyłkę. Nie wiem, czy się to nagrało, ale złapałem czaple. Jasny gwint. Dobra, patrzę na żyłkę, zwijam ją i zobaczę, co dalej. Nic się nikomu nie stało. Czapla popłynęła. Nic się nikomu nie stało. Czapla poleciała dalej. Chyba nie mam jakichś wielkich szkód na żyłce. Nie widziałem przynajmniej. Będę, to wszystko się okaże, jak będę zwijał. Ale już drugi raz mam podobną akcję. Kiedyś, dawno temu opowiadałem w którymś odcinku, że przyjdzie czas na pewną opowieść, no to chyba to jest najlepszy czas na tą opowieść. Rok temu złowiłem mewę. Znikąd, tak samo jak ta czapla,
pojawiło się stado mew i centralnie jedną upolowałem. Wylądowała w wodzie, zawinęła się żyłka wokół jej nogi i była ogólnie masakra. Miałem szczęście też, że nikogo nie było wokół, bo by była drama jak fix. Udało mi się ją odplątać, znaczy nie udało mi się do końca jej odplątać, bo trochę żyłki zostało na jej nodze, ale udało mi się bezpiecznie tą przynętę jakby oderwać, bo nie była wbita w ptaka. Oderwałem razem z przyponem, zostało jej trochę żyłki na nodze, no i poleciała dalej. I dosłownie teraz miałem podobną sytuację, tylko że dużo, dużo mniej inwazyjną, no ale czapla. Czajcie czapla. Ta żyłka jest chyba naprawdę bardzo mocna, skoro sobie poradziła z takim ptakiem i nic się nie stało kompletnie. Emocje były naprawdę duże. Mam nadzieję, że nie będę miał w najbliższym czasie znowu takich incydentów. To jest naprawdę stresujące i dla mnie, i dla tych ptaków. Ale nie widziałem jej. Ja zobaczyłem dopiero teraz na filmiku, że ona gdzieś stąd leciała. O ja. Napiszcie w komentarzach, czy mieliście jakieś podobne akcje z jakimiś kaczkami, czy cokolwiek. Ciekawy jestem, czy tylko ja mam takiego pecha. Dobra, mamy szczupaczka. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jest. No nie duży, ale zawsze coś. No myślę, że 45, może 50 ma. Zwracamy mu wolność. Jest. Patrzcie, jakie fajne łabędzie. I nieagresywne, co dziwne. Ale nie będę im przeszkadzał, nie będę się narażał. No, rzucam na razie tutaj i idę dalej w stronę mostu. Może coś się uda jeszcze złowić. Jeżeli chodzi o jakiś białoryb, no to wiem, że tutaj jest tego sporo. Największe nadzieje w sumie wiążę z mostem, do którego się zbliżam, gdzie tam już na pewno na jakimś odcinku on był. Jest to dla mnie naprawdę pechowy most, bo miałem tam już kilka razy rybę, ale za każdym razem ze mną wygrała. No jakieś kurde. O, jest dobra ryba. O, widać szczupa. O, ho, ho. Panie, spokojnie. Jest. Czy taka dobra, to bym się kłócił. I tak samo guma zażarta jak ciul. Fu. Ale są głodne te ryby. Rybka. Taki oto. Wędruje do wody. On chce już płynąć. Ja chcę trochę kamerę poprawić. Więc ziomek, płyn. O. I popłynął. Małe kanały też oddają. Te ryby nie są dzisiaj za duże, ale zdarza się czasami, że na takim kanale przydupczy naprawdę piękna ryba. Na taką dzisiaj liczę, szczerze mówiąc. Tutaj w Holandii naprawdę można złowić tą rybę wszędzie. Dosłownie wszędzie. Nigdy nie można skreślać jakiegoś bardzo małego kanału, bo ta ryba często tam jest i żeruje. Dlatego warto próbować. Miałem dzisiaj dobry pomysł, żeby łowić na trochę mniejsze gumy. Jak byłem tutaj ostatnim razem, to łowiłem na większe przynęty i brań praktycznie nie było w ogóle. Przysłowiowe ostatnie trzy rzuty i wracam na miejscówkę, z której zaczynałem łowić, bo jestem daleko od domu, tak jak mówiłem wcześniej, nie mam chwilowo rowera, więc i tak mnie czeka pewnie z 25 albo 30 minut spacerku,
Już dalej niestety nie pójdę, chociaż chciałbym. No i co, widzimy się jeszcze z tamtego miejsca, gdzie zaczynaliśmy. No i podsumujemy sobie dzisiejszy wypad. No i co, podsumowanie. 3 złowione szczupaki. Nie były jakieś duże, ale zawsze coś. Jeden zerwany, no i czapla, która na szczęście się zerwała. To było największe zaskoczenie tego wypadu. Rzucam jeszcze kilka razy i zwijam na chatę. Zapraszam wszystkich do zostawiania łapek w górę, do subskrypcji, komentowania. No i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Siema!